Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem kilka słów powiedzieć o tym, czym się zajmuję. Nazywam się Ireneusz Hałas, jestem specjalistą fizjoterapii. Od 5 lat pracuję na ulicy Relaksowej 17 w Lublinie, w Irehamed Centrum Fizjoterapii i Fizjoprofilaktyki. Przez ponad 20 lat pracowałem w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, pracując z pacjentami neurologicznymi, ortopedycznymi, reumatologicznymi, z wszystkimi, którzy mają problemy ze schorzeniami narządu ruchu. Dlatego moje doświadczenie jako terapeuty tkanek miękkich, fizjoterapeuty, który pracował funkcjonalnie, wprowadzał nowe standardy, jeśli chodzi o usprawnianie pacjentów po uszkodzeniach centralnego układu nerwowego, przełożyło się na to, że teraz mogę dzielić się swoim doświadczeniem z Wami, pomagać pacjentom, którzy mają różne problemy zdrowotne, ale w spojrzeniu całościowym. Wiele, wiele lat doświadczeń spowodowało to, że moja praca z pacjentem udoskonaliła się przede wszystkim o zwrócenie uwagi na to, żeby móc wspomagać tego pacjenta nie tylko przez terapię manualną, ale również wskazywać mu kierunki, które inne czynniki mogą wpłynąć na nasilenie się dolegliwości bólowych, jak również na pojawianie się stanów zapalnych w organizmie. Dlatego to podejście całościowe, jak zauważyliście, odwiedzając moją stronę www.ireha.pl, wiąże się z tym, że zwracam uwagę na dietę. Zwracam uwagę na trening cardio, czyli aerobowy trening. Zwracam uwagę na również poziomy witamin we krwi. Pacjenci, jeśli mają punkt odniesienia i wiedzą, że witamina D3 jest niska, to badania pokazują, że pewne formy terapii mogą być mniej skuteczne. Dlatego, jak zauważyliście, jak przychodzicie do mnie na terapię, że moje spojrzenie jest całościowe. Wiadomo, że jeśli ktoś ma uraz i ma problem bezpośrednio ze skręceniem stawu skokowego, stawu kolanowego, zajmujemy się tym problemem, żeby na początku zrównoważyć to napięcie mięśniowe. Natomiast potem staramy się spojrzeć na pacjenta całościowo. Dlatego sposób terapii się różni od typowego podejścia i nie specjalizuje się tylko w kolanie, w stopie, w barku czy w łokciu, ale patrzy na pacjenta całościowo. Jeśli chcesz spojrzeć na siebie całościowo, chcesz, żeby bardziej profilaktycznie podchodzić do swojego zdrowia, to pamiętaj, że to jest czysta ekonomia. Bardziej się opłaca zadbać o siebie, wprowadzić zmianę nawyków typu 3 razy w tygodniu Nordic Walking albo trening cardio przez 30 minut przy zwiększonym tętnie. Jeśli oczywiście nie ma przeciwwskazań kardiologicznych, ale tutaj ja swoją osobą mogę Ci doradzić, w jaki sposób możesz zadbać o siebie. Dlatego spojrzenie całościowe jest zdecydowanie bardziej efektywne. Dlatego nagrywamy te filmy dla Was. Dlatego staramy się, żeby wprowadzać pewne programy profilaktyczne dotyczące ergonomii pracy i profilaktyki bólów kręgosłupa. Wydaliśmy książkę, jak widzicie z tyłu, poradnik dla kobiet w ciąży, z którymi pracuję od wielu, wielu lat i staram się pomagać z wykorzystaniem i terapii manualnej tkanek miękkich, ale przede wszystkim plastrowania dynamicznego, tak zwanego kinesiology tapingu. Ale przede wszystkim zwracam uwagę pacjentom na to, żeby też stosowali profilaktykę. Mianowicie odpowiednia poduszeczka pod szyję podczas jazdy samochodem do spania przyniesie dużo większe korzyści niż jakiekolwiek aktywności sportowe, które są na przykład przez pół godziny czy przez godzinę. Dlatego, że śpimy 7-8 godzin, czasami 6, niektórzy śpią, ale dobre wysypianie to jest regeneracja dla systemu nerwowego, regeneracja dla mózgu. Jest lepszy wypoczynek, zmniejszenie dolegliwości bólowych. Dlatego zachęcam Was, żeby spojrzeć na swoje zdrowie zdecydowanie bardziej holistycznie. I ja przez to zmieniłem też swoje spojrzenie na to, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Przede wszystkim się skupiam na profilaktyce, na prostych rozwiązaniach, nie wymagających nie wiadomo jakich dużych nakładów finansowych, dlatego że profilaktyka jest czystą ekonomią zdrowia. Dlatego zachęcam Cię do tego, żeby zapoznać się z ofertą mojej strony. Zapraszam na Relaksową. Mamy również bardzo dobrych terapeutów tkanek miękkich, którzy pracują z pacjentami w tym samym czasie, w drugim gabinecie i możesz skorzystać z doświadczenia naszego i możemy się z Tobą podzielić razem z naszą dietetyk Karoliną Pawlik tym całościowym wspomaganiem, które dotyczy
powrotu do zdrowia i cieszenia się przede wszystkim redukcją stanów zapalnych i tego, żebyś czuł się zdrowo. Dlatego śledź nas na YouTubie, kanał Hałas o Zdrowiu oraz na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia.